Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej lekcji, z tej strony oczywiście A+. Dzisiaj kontynuujemy sobie składanie ruchów. No i dobra, mamy następującą sytuację. Jest sobie jakiś tramwaj czy tam pociąg, no niech będzie tramwaj. Tramwaj o długości L, który się porusza z prędkością V2. I w tym samym kierunku, z prędkością o tym samym zwrocie się porusza jakiś samochód z prędkością V1, z tym, że ta prędkość V1 jest większa co do wartości od prędkości V2. A zatem mamy taką sytuację, że obok tamtego pociągu czy tam tramwaju jedzie sobie samochód, który chce nam wyprzedzić ten tramwaj. I pytanie jest następujące, ile czasu mu potrzeba, żeby ten tramwaj o długości L wyprzedzić? No zakładamy tam, że samochód jest pomijalnych rozmiarów w stosunku do tramwaju, który jest bardzo, bardzo długi, nie? I tak naprawdę zauważmy sobie na początek, że ten ruch także to jest ruch złożony. Dlatego, że mimo, że mamy ruch tylko wzdłuż jednego kierunku, to mamy następującą sytuację, że względem obserwatora, który jest nieruchomy, w układzie inercjalnym porusza się pociąg, ale porusza się też samochód. Ale mamy taką sytuację, że już względem w układzie odniesienia związanym z tym tramwajem czy tym pociągiem, samochód też się porusza, czyli dodatkowo mamy ruch nie tylko jakby samego pociągu, ale jeszcze samego pociągu względem nieruchomego obserwatora, ale także samochodu względem tego pociągu. No i dobra, pojawia się pytanie, w jaki sposób obliczyć to, jak szybko ten samochód nam minie ten pociąg. Generalnie domyślamy się, że będzie w tym odgrywała jakąś rolę różnica szybkości tego samochodu i tego pociągu, czyli to, jak szybko minie ten samochód, minie ten pociąg, zależy od tego, o ile większa jest ta szybkość samochodu od szybkości pociągu. Tak gdzieś intuicyjnie się domyślamy. I rzeczywiście, obliczamy to w ten sposób, że robimy tak. Pamiętamy, że V, jakikolwiek V, no damy tam jakieś V' powiedzmy, to jest S przez T, tak? W tym wypadku droga, jaką musi pokonać ten samochód, to jest, względem pociągu oczywiście, to jest L, nie? Czyli S to jest nasze L, to jest długość pociągu. Ups. A zatem mamy, że V, jakiś V', dlatego że to nie będzie ani V1, ani V2. To jest L przez T. No właśnie, powiedzieliśmy sobie, że to jest droga względem pociągu. Nie? Droga względem pociągu, którą musi pokonać samochód. Czyli na początku ktoś, kto siedzi powiedzmy w lokomotywie, jakiś tutaj ludek, wyjdzie ten samochód na początku na końcu pociągu, a potem ten samochód stopniowo się zbliża do początku pociągu. Nie? Więc względem tego pociągu samochód musi pokonać drogę L. A zatem jego prędkość, czy tam szybkość, wartość prędkości, musimy też rozważać względem pociągu. Nie? No dobra, w takim razie obliczmy naszą szybkość samochodu względem pociągu. No jak pewnie się już domyślacie, to V', czyli ta szybkość samochodu względem pociągu, to jest to, o ile szybciej on się porusza od pociągu, czyli to jest V1 minus V2. No dobra, jak teraz to sobie podstawimy i z tego wyliczymy nasz czas. O, poszastamy kolorkami tutaj trochę, dobra. To nasz czas. Czas, ile potrzeba temu samochodowi na wyprzedzenie pociągu, to jest nic innego jak L przez V', czyli V1 minus V2. I to jest czas, który potrzeba temu samochodowi na wyprzedzenie pociągu. Oczywiście im większa będzie ta różnica szybkości, tym szybciej on wyprzedzi ten pociąg, im mniejsza będzie różnica wartości prędkości pomiędzy pociągiem a samochodem, tym wolniej on będzie wyprzedzał ten pociąg. No dobra, i z tego możemy wyciągnąć ogólną zasadę. To jest ogólna zasada, która obowiązuje przy obliczaniu wartości prędkości, tak naprawdę również prędkości, jeżeli chodzi o wartości wektorowe. Tak naprawdę ona dotyczy się głównie wartości wektorowych. Potem ją możemy sobie przełożyć na wartości skalarne. Zasada, która dotyczy przeliczenia prędkości z układów inercjalnych na układy nieinercjalne, to znaczy na układy poruszające się w jakiś sposób. Tutaj mamy dokładnie taką sytuację, czyli porusza nam się samochód, ale mamy drugi układ odniesienia, inny niż Ziemia, czy tam nieruchomy obserwator, a mianowicie poruszający się pociąg.
I ta zasada nam mówi to, co dokładnie tutaj stwierdziliśmy, że to V' to jest V1 minus V2. Czyli aby, cytuję tutaj dokładną treść zasady. Aby znaleźć prędkość V' ciała w tak zwanym układzie ruchomym, należy od prędkości V1 tego ciała względem układu nieruchomego odjąć prędkość V2 układu ruchomego. Czyli jest to dokładnie to, co zrobiliśmy tutaj. To jest zresztą bardzo intuicyjne, myślę, że wszyscy to czujecie bardzo dobrze, że V nasze primowe, czyli V względem jakiegoś ciała, to jest to, o ile szybciej się porusza tak naprawdę ten to jedno ciało względem drugiego, nie? Dlatego, że tylko to może zauważyć ten obserwator w tym poruszającym się układzie. Czyli to jest V1 minus V2. I bardzo często właśnie to przeliczanie z układów inercjalnych na nieinercjalne, czy też z układów nieporuszających się na poruszające się, będzie się pojawiać i na maturze, i na sprawdzianach, gdzieś tam, dlatego dobrze to zrobić. Będziemy sobie robili jeszcze zadania z tego, a to jest tak naprawdę koniec teorii. To jest, teoretycznie to jest wyjątkowo prosty problem, natomiast to trzeba rozćwiczyć w zadaniach. Dlatego zapraszam serdecznie na kolejne lekcje, już na kolejnych lekcjach zadania do tego tematu. No jeszcze zrobimy sobie jeden przykład chyba, jeżeli chodzi o teorię, a potem już jedziemy z zadankami. Dobra, mam nadzieję, że teraz wszystko jest zrozumiałe. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału na YouTube, do lajkowania naszej strony na Facebooku i do usłyszenia na kolejnych lekcjach.